Gustav Parostek leży. Leży jakaś tyczynia, ale nie duża. Nieduży usmaczek. Kurde. Czyżby ten byk miał dwa murzenie prawe? To jest takie odciśnięte, jakby od następnej tyki. Tu nawet resztki scypułu zostały. Ten murzeń też jakiś nieforemny. Brak róży w tym miejscu. Chyba następne morzenie miał tu z boku. Bo to miejsce jest wyraźnie odciśnięte. Tu jeszcze ta sierść, ten scypuł, pozostałości scypuł, niewytarte, bo prawdopodobnie tu druga tyka jeszcze była. Jakiś nietypowy byk, wielotykowiec. Jeszcze takiego parościnka znalazłem. Ale zastanawiam się, czemu nie zrośnięte były te murzenia, tylko osobne. Ale że tu tyka była, to jest na 100%. Na 100%, dlatego to nie jest nawet wytarte. Tu jest wyraźne odciśnięcie. Chyba leży. Jakaś stara czaszeczka leży. Poleżała tu trochę.
rzucić tu. A i ten kozioł jest 60 zdobyczą moją w tym sezonie. Jakaś czaszka leży. O kurde, parostki. No patrzcie, taki kawalątek było widać. Trochę poleżały tu. Gdzieś to skojarzyłem od razu z parostkami. No i się okazało, że się nie myliłem. Zfilmować tu. O, jeszcze ten szucik. Kozła. Ten kozioł trochę czasu już spędził tu. No jeszcze parostek się trafił. Jeszcze parostek się trafił. Szóstaczek. Nieduży. Też stary. Jeszcze i tego dołożymy. Dwa, cztery, pięć. Pięć znajdków, kurczę. Ale tylko jedna tyczunia.